Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, druk 1105, oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy, druk 1116. Sprawozdanie zawarte w druku 1374. Przypomnę, że 8 marca odbyło się pierwsze czytanie obydwu projektów. W czasie tego posiedzenia zgłoszone zostały wnioski, aby w pierwszym czytaniu odrzucić obydwa projekty. Te wnioski Wysoka Izba odrzuciła. Marszałek Sejmu w związku z tym skierowała projekty ustaw do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. Przypomnę, że projekt rządowy zakłada wprowadzenie do Kodeksu Pracy nowe rozwiązania w zakresie bardziej elastycznych form organizacji czasu pracy w zakładach pracy poprzez zmiany w zakresie długości dopuszczalnych okresów rozliczeniowych czasu pracy oraz zasad ich przedłużenia do 12 miesięcy. Na kształt proponowanych zmian miał wpływ zakres regulacji z obszaru czasu pracy przyjętych w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego z lipca 2009 roku. Z tym, że wtedy ta zmiana dotyczyła tylko określonego czasu, obecnie propozycje mają być wpisane na stałe do kodeksu pracy. Przypomnę, że dzisiaj w tzw. podstawowym systemie czasu pracy dopuszczalny okres rozliczeniowy wynosi do 4 miesięcy, a w szczególnych przypadkach, np. w rolnictwie i hodowli, pilnowaniu mienia czy ochrony osób do 6 miesięcy lub 12 miesięcy. Druga zmiana dotyczy uregulowania ruchomego czasu pracy. Obecnie przepisy kodeksu pracy nie regulują tej kwestii. Projekt poselski posłów Platformy Obywatelskiej reprezentowanych przez posła Adama Szenfelda wprowadzał szereg jeszcze innych zmian rozszerzający projekt rządowy o kwestie zmiany m.in. definicji doby pracowniczej, modyfikację trybu prowadzenia przerywanego czasu pracy, wydłużenie niepłatnej przerwy w pracy, dzisiaj jest to maksymalnie 60 minut, jak również obniżenie stawek za pracę w godzinach nadliczbowych. Projekt poselski zakładał też inną formę rekompensowania pracownikowi dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym wynikające z 5-dniowego tygodnia pracy. Propozycje zawarte zarówno w projekcie rządowym, jak i poselskim były akceptowane przez organizacje pracodawców, zaś spotkały się z ostrym sprzeciwem organizacji związków zawodowych, co też miało bezpośredni wpływ na proces legislacyjny zarówno na posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej, jak i później na posiedzeniu stałej podkomisji do spraw nowelizacji Kodeksu Pracy. Komisja Nadzwyczajna na swoim posiedzeniu 13 marca rozpoczęła pracę nad dwoma projektami. Komisja nie przyjęła wniosku o wysłuchanie publiczne zgłoszone w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, a dotyczącego poselskiego projektu ustawy. Komisja zdecydowała, że będzie jedno sprawozdanie obejmujące oba projekty. Przed skierowaniem do stałej podkomisji na posiedzeniu komisji odbyła się szeroka debata nad proponowanymi zmianami, szczególnie ze strony organizacji pracodawców, jak i związków zawodowych. Powiem tak, strony nie zmieniły zdania co do proponowanych zmian. Związki zawodowe były zdecydowanie przeciwne proponowanym zmianom w zakresie 12-miesięcznych okresów rozliczenia czasu pracy. Między innymi Solidarność przedstawiała kwestię niezgodności proponowanych zmian z dyrektywą z 2003 roku Komisji Europejskiej, a także konwencji nr 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Stawiano też zarzut, że projekt poselski nie był konsultowany ze stroną związkową i zawiera te propozycje pracodawców, które nie znalazły się w projekcie rządowym. Organizacje pracodawców, które pozytywnie oceniały projekty, jednak wyrażały opinię, że propozycje są jeszcze niewystarczające i będą miały mały wpływ na sytuację ich przedsiębiorstw. Do zastrzeżeń ze strony społecznej odnosiło się Ministerstwo Pracy, nie podzielając zastrzeżeń, szczególnie strony związkowej, podtrzymując rozwiązania zawarte w projekcie rządowym. Co zaś dotyczy projektu poselskiego, stanowiska rządu do tego projektu nie było. Również w dyskusji swoje zastrzeżenia przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy. Podsumowując bardzo skrótowo wielogodzinną debatę na plenarnym posiedzeniu komisji, gdzie wszyscy swobodnie mogli zabrać głos, należy podkreślić, że mimo tak zasadniczych różnic debata była merytoryczna i dotyczyła nie tylko samych projektów, ale też sytuacji pracowników i pracodawców w tym trudnym okresie, w jakim znajduje się nasza gospodarka. W pracach podkomisji wiodącym projektem stał się projekt rządowy, ale też rozpatrywaliśmy propozycje z projektu poselskiego. Nie wdając się w szczegóły, nie omawiając już
całych posiedzeń podkomisji zostały przyjęte wszystkie rozwiązania z projektu rządowego i dwie zmiany z projektu poselskiego. Z pozostałych propozycji z projektu poselskiego wnioskodawca się wycofał, bądź to po dyskusji, bądź też po negatywnym stanowisku ze strony Ministerstwa Pracy czy uwagach Państwowej Inspekcji Pracy. Stanowisko podkomisji zostało przyjęte 4 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i zostało przedstawione komisji na posiedzeniu plenarnym 23 maja. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, omówię skrótowo te najważniejsze zmiany, które Komisja Nadzwyczajna do zmian w kodyfikacjach przyjęła. Więc w artykule 129, ten artykuł dotyczący właśnie 12-miesięcznego rozliczenia czasu pracy, proponuje się, aby takie przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy mogło być stosowane w każdym systemie czasu pracy i by było dopuszczalne, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. W tym również przepisie zmieniliśmy, jeśli chodzi o rozkład czasu pracy danego pracownika, który może być sporządzany w formie pisemnej lub elektronicznej na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Wcześniej w projekcie rządowym było 2 miesiące. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. Tutaj też z 2 tygodni zmieniliśmy na 1 zmianę. Wprowadziliśmy na posiedzeniu plenarnym komisji poprawkę zgłoszoną przez posłów Platformy Obywatelskiej dotyczącą tego, że pracodawca nie ma obowiązku sporządzenia rozkładu czasu pracy, jeżeli rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy albo z umowy o pracę lub w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonywania powierzonych zadań, uwzględniając wymiary czasu pracy wynikające z norm określonych w paragrafie 1. W takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik. W paragrafie 5 też tegoż artykułu proponuje się również zagwarantować pracownikowi prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli pracownik w danym miesiącu nie miałby prawa do wynagrodzenia ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Gwarancja wynikałaby z przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W artykule 139 wprowadzamy nowe zmiany dotyczące systemu przerywanego czasu pracy. To jest przyjęte rozwiązanie z projektu poselskiego. Chodzi o to, aby systemy przerywanego czasu pracy można było wprowadzać nie tylko w układzie zbiorowym pracy, ale również w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionych w trybie przyjętym u tego pracodawcy. W artykule 140 mamy rozwiązanie przyjęte dotyczące ruchomego czasu pracy i tutaj proponuje się wprowadzić 2 zasadnicze zmiany. Ustalenie rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy pracowników i drugie określenie przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę. W pierwszym przypadku pracodawca mógłby wyznaczać pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach pracy, także w ten sposób, iż w kolejnym dniu pracownik rozpoczynałby pracę o godzinę wcześniej niż w dniu poprzednim. Taka praca nie byłaby uznawana za pracę naliczbową. Nadal jednak konieczne byłoby zachowanie przepisów o wymiarze czasu pracy odpoczynku dobowym i tygodniowym. Natomiast w drugim przypadku wyznaczony byłby przedział czasu, w którym pracownicy są obowiązani stawić się do pracy. Także w tym przypadku, gdyby pracownik zgodnie ze swoją decyzją w kolejnym dniu rozpoczął pracę o godzinę wcześniej niż w dniu poprzednim, to taka praca nie byłaby pracą naliczbową. Konieczne byłoby także, podobnie jak w pierwszym przypadku, przestrzeganie przepisów o wymiarze czasu pracy odpoczynku dobowym i tygodniowym. Tutaj też również wprowadziliśmy te zmiany. Następne zmiany dotyczą artykułu 150. I tu mówimy o sytuacji, w jakich przypadkach przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy będzie możliwe. I tak,
Te systemy i rozkłady czasu pracy w tym okresie przyjętym mogą być zawierane w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli nie będzie możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca będzie mógł uzgodnić treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu artykułu 241-25a Kodeksu Pracy, czyli te organizacje, które są reprezentowane w Komisji Trójstronnej. W drugim przypadku w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe. Tu również w tym zapisie mamy zapis, że pracodawca przekazuje kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. Czyli przedkładając to rozwiązanie, żeby wprowadzić ten okres rozliczeniowy 12-miesięczny, musi być zawarte porozumienie ze stroną związkową lub z pracownikiem, który będzie reprezentował w tym przypadku załog. Mamy również zmianę dotyczącą artykułu 151 i tutaj ta zmiana była doprecyzowująca. Nie stanowi pracy w godzinach liczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy udzielonego pracownikowi na jego pisemny wniosek w celu załatwienia spraw osobistych. Również w tym tutaj warto przypomnieć, że toczyła się dyskusja na tym, aby zmienić zasadę oddawania dnia wolnego od pracy za pracę wolną sobotę. Jednak po dyskusji i wycofaliśmy się z tej propozycji, aby w tej regulacji tego nie zamieszczać. Jeśli chodzi o zmianę w artykule 2 o związkach zawodowych, jest to konieczne wprowadzenia zmiany ze względu na przyjęte rozwiązania dotyczące rozliczania czasu pracy. Artykuł 3, przepisy przejściowe i ustawa wchodzi w życie w 14 dni od ogłoszenia. Była również podnoszona kwestia uregulowania pracy w niedzielę i święta w spółkach transgranicznych, jednak ta propozycja została wycofana i ma być uregulowana w odrębnym projekcie ustawy. Posłowie wnioskodawcy, z tego co wiem, taki projekt już złożyli. Przedstawiłem skrótowo te najważniejsze rozwiązania, które są przyjęte w sprawozdaniu. Komisja Nadzwyczajna głosami 10 za, 3 przeciw przyjęła sprawozdanie, które przedstawiam Wysokiej Izbie. Zmiany, tak jak już mówiłem, wywołują skrajne opinie dla związków zawodowych, są nie do przyjęcia, dla pracodawców idące w dobrym kierunku, ale niewystarczające. Wysoka Izba rozstrzygnie w głosowaniu, czy przedstawiony projekt, który w imieniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedkładam, uzyska poparcie, czy nie. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach wnoszę o przyjęcie sprawozdania zawarte w druku 1374, a dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy o związkach zawodowych oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy. Dziękuję bardzo.